I wtedy nam zarzucano między innymi, a co z was ratownicy, nie dojechaliście do niego, nie stwierdziliście, czy żyje, czy nie żyje, a on może siedzi na dnie studni, czekał na was, jest głodu zmarł. Oczywiście w pogotowie, jak się o tym dowiedzieli, to im w ogóle włosy powypadały, nie? Bo wtedy nie było ratowników, którzy sobie dobrze radzili w jaskiniach głębokich. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Ratownicy górscy muszą działać nie tylko na powierzchni, ale również pod ziemią, w jaskiniach. Dlatego postanowiłem stworzyć nową serię, która będzie opowiadać o akcjach ratunkowych w tym specyficznym i niebezpiecznym terenie, jakim są jaskinie. I w tej serii będę opisywał zarówno udane, jak i niestety czasami te nieudane akcje ratunkowe, które miały miejsce w Polsce, ale również na całym świecie. W pierwszym odcinku opowiem o słynnej akcji ratunkowej, która miała miejsce w 1970 roku w jaskini nad Kotlinami i w niej udział brał ratownik, ale także grotołaz Apoloniusz Rajwa, prawdziwa, żywa legenda Tatr. I zgodził się on, aby opowiedzieć, jak z jego perspektywy przebiegała ta akcja ratunkowa. Od wielu tygodni pracowałem, aby ruszyć z tą nową serią i niektórzy z was pytali o nią w komentarzach pod innymi materiałami i cieszę się, że w końcu ta seria startuje i mam nadzieję, że będzie to dla was pouczający, a zarazem interesujący odcinek. Lata 50. i 60. XX wieku to okres intensywnej eksploracji nowo odkrytych systemów jaskiniowych w Tatrach. To właśnie wtedy powstało wiele klubów grotołazów w Polsce. Dokonano wówczas wielu trudnych i wymagających przejść. Jak tamte czasy wspomina uznany ratownik Topr i grotołaz Apoloniusz Rajwa? W maju 68. roku doszło do połączenia dwóch jaskiń. Jaskini Śnieżnej, która była znana od 59 roku, z jaskinią nad Kotlinami, która została odkryta w 66 roku. I otwór jaskini nad Kotlinami był ponad 100 metrów wyżej od tamtego otworu. Później, w następnych dwóch latach, jaskinia nad Kotlinami była eksplorowana. Na początku się ta eksploracja skończyła na 130 metrach, bo potem był takie wąskie przejście, właściwie nie było jeszcze przejścia, trzeba go było rozkuć. I dopiero potem, jak się udało przekuć przejście przez zacisk, to się okazało, że dalej ta jaskinia się kontynuuje głębokimi studniami. I w 68 roku, w maju, doszło do połączenia tych jaskiń. Ja wtedy organizowałem, bo to był wyścig między klubami. Ja razem z ratownikami organizowałem jak gdyby wyprawę z ratowników i grotołazów zakopiańskich, a Janusz Śmiałek z Krakowa z grotołazami krakowskimi organizował też wyprawę i też w tym samym terminie. Myśmy o sobie nie wiedzieli. I dopiero Janusz przyjeżdża z Krakowa do Zakopanego i mówi tak, no to ja idę, my robimy wyprawę. Ja mówię, ja też robię wyprawę. Ja miałem zgodę Tatrzańskiego Parku Narodowego na wejście do jaskini, a on nie miał. No i doszło do połączenia grupy Janusza, grupy mojej. Janusz Śmiałek został kierownikiem całości, ja byłem zastępcą kierownika. No i poszliśmy jako połączone dwa zespoły. Oczywiście wejście do jaskini odbyło się tam też zespołami poszczególnymi. No i doszło wtedy do połączenia na głębokości 300 metrów, ponad 300 metrów doszło do połączenia obu tych jaskiń. I w ten sposób powstała jaskinia, która się potem nazywała Wielka Śnieżna, która znowu wróciła na szóste miejsce w świecie pod względem najgłębszych jaskiń świata. Dlatego, że między najwyższym otworem, czyli otworem jaskini nad Kotlinami, a syfonem, była deniwelacja poniżej 700 metrów, 720 ileś metrów. A więc to była jaskinia na miarę światową. Był to rok 68. Ponieważ w tamtym okresie były takie trendy w tatrnictwie jaskiniowym, że chodziło o dokonywanie przejść sportowych w tych pionowych jaskiniach.
Więc kto pierwszy, teraz było, kto pierwszy przejdzie od otworu tego najwyższego do szlifonu i wyjdzie do góry. I dokonał tego zespół krakowski pod kierownictwem Janusza Baryły, którzy weszli górnym otworem, doszli do szlifonu, wyszli w górę, zrobili pierwsze takie przejście. No ale pierwsze przejście można powtarzać te przejścia, więc znowu inne zespoły rywalizowały. I tutaj po tym jako drugi zespół, no, podjął się tego zespół Grotołazów z Gliwic. Na początku maja 1970 roku Akademicki Klub Grotołazów z Gliwic zorganizował ambitną ekspedycję, której celem było dokonanie drugiego przejścia Jaskini Śnieżnej. Do Ślązaków dołączyli także dwaj Zakopiańczycy, 18-letni Jacek Szuiński oraz jego rówieśnik Julian Klamerus. Kierownikiem grupy został Czesław Wrona. Pierwsze dni maja grotołazi poświęcili na wyczerpującej pracy, polegającej na oporęczowaniu drogi prowadzącej do wejścia do jaskini znajdującej się w Dolinie Małej Łąki. Następnie grupa musiała przebić się przez około metrową warstwę śniegu zagradzającą wlot do jaskini. Kolejnym etapem był transport ekwipunku i niezbędnego sprzętu. Dopiero 3 maja rozpoczęła się decydująca faza akcji. Do jaskini weszły dwa zespoły. Pierwsza, trzyosobowa grupa miała zajmować się transportem ekwipunku oraz stanowiła takie wsparcie. Zadaniem drugiego, czteroosobowego zespołu było przejście całego systemu jaskiniowego aż do syfonu. Znaleźli się w nim 22-letni Witold Szywała, student Politechniki Śląskiej, Adam Nikodem, Marek Zygmański oraz wspomniany już 18-letni Jacek Szuiński. Pierwsza grupa zeszła na głębokość 200 metrów, po czym się wycofała. Z kolei drugi zespół po 30 godzinach dotarł do zwaliska na głębokości około 770 metrów i byli oni już bardzo blisko dna jaskini, czyli syfonu, który się tam znajduje, jednak zespół zarządził wówczas odwrót jeszcze przed osiągnięciem celu. Niestety podejście w górę przebiegało dużo wolniej. Tempo zespołu wyraźnie spadało. Po dwóch dobach grotołazi znajdowali się na głębokości 400 metrów w rejonie nazywanym Suchym Ciągiem. Wówczas ich tempo zaczęło się załamywać. Kolejnego dnia osiągnięto w końcu 70-metrową studnię i ostatni pokonywał ją Szywała. Po 30 metrach mężczyzna opadł z sił. Albo nie odpowiadał na zawołania, albo mówił niewyraźnie lub wspominał, że nie ma już sił, więc koledzy próbowali wyciągnąć go. Niestety po około 10 metrach lina się zablokowała i kolejne próby nie przyniosły żadnego rezultatu. Nagle sytuacja stała się trudna i niebezpieczna. Adam postanowił zjechać do partnera i pomóc mu. Niestety szybko okazało się, że 22-latek jest już zbyt osłabiony, by pokonać kilkudziesięciometrową studnię. Nikodem wrócił do Marka i Jacka i podjął decyzję, że natychmiast ruszy po pomoc i wezwie ratowników GOPR. Aby wydostać się z jaskini, musiał mieć sprawną latarkę, a więc zabrał ze sobą baterie, których zostało im już wtedy bardzo niewiele, a następnie pokonał studnię nad płytą, po czym zrzucił linę swoim partnerom, aby ci mogli po sprowadzeniu Witolda na dno studni, ponieważ taki był plan, dotrzeć do niego i czuwać przy nim do czasu, kiedy nadejdą ratownicy. Wiosna, zwłaszcza w górach, to okres roztopów, dlatego potężne masy wody przelewały się przez systemy jaskiń, tworząc olbrzymie zagrożenie. Warto pamiętać, że w jaskiniach panuje stała, niska temperatura, około 5-6 stopni, więc nie trudno, kiedy jest wszędzie wilgotno i mokro, wychłodzić swój organizm. Nikodem nie mógł wiedzieć, że jego koledzy nie znaleźli liny. Światło ich latarek szybko zgasło, a oni nie mieli już przy sobie żadnych zapasowych baterii, ponieważ 35 sztuk znajdowało się w takim dużym worze, który był przywiązany pod Witoldem Szywałą. A ten wciąż znajdował się kilkadziesiąt metrów pod nimi. Adam Nikodem wyczerpany trzydniową wspinaczką zszedł doliną Małej Łąki do Gronika, gdzie już nocą 6 maja o godzinie 21.10 poinformował pogotowie o wypadku w jaskini nad Kotlinami. Tak rozpoczęła się jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych w historii eksploracji jaskiń w Tatrach.
Ratowników podzielono na dwa zespoły. Wezwano oczywiście na pomoc grotołazów. Najlepiej jaskinie znali Chrystian Parma i Edward Ostapowski. Wówczas czołowi eksploratorzy jaskiń. Właśnie ten duet miał największą szansę dotrzeć jak najszybciej do potrzebującego i udzielić mu takiej pierwszej pomocy. Parma 4 lata wcześniej odkrył jaskinię nad kotlinami, więc był najbardziej odpowiednią osobą do tego zadania. Za nimi podążali tatrzańscy ratownicy wraz ze sprzętem, który miał ułatwić transport rannego. O godzinie 23.20 wszyscy opuścili Zakopane i skierowali się w stronę Doliny Małej Łąki. Akcją kierował wówczas Michał Gajewski i około godziny 4 nad ranem 7 maja Parma i Ostapowski weszli do jaskini, rozciągając przewód telefoniczny dla zachowania łączności. Niestety na głębokości około 130 metrów prawdopodobnie mała lawina kamieni przecięła linę Chrystiana i mężczyzna spadł z wysokości około 8 metrów, łamiąc nogę. Zjeżdżał stosując technikę klucza Dülfera. Jest to sposób na kontrolowany zjazd na linie bez posiadania przyrządu zjazdowego. Ratowników spotkał wówczas wielki pech, gdyż osoba, która miała udzielić pomocy, teraz sama jej potrzebowała. Natychmiast w dół zeszli kolejni ratownicy, bracia Kołodziejczykowie, Kazimierz Byrcyn oraz Apoloniusz Rajwa. To właśnie jego, ponad 53 lata później, zapytałem o przebieg tej pamiętnej akcji ratunkowej. Posłuchajcie, jak te wydarzenia po latach wspomina Apoloniusz Rajwa. Poszła ich tam, mieli też grupę wspierającą, która oczywiście tym drugim otworem tam weszła, tam ją zaporniczowała, ale to, na to główne przejście poszła czwórka. Adam Nikodem, Marek Zygmański, Witek Szywała i z Zakopanego tam był też jeden grotowac, który do nich dołączył, Jacek Szuliński. I oni w czwórkę zeszli w dół do syfonu i podchodzili w górę, wspinając się na prusikach, bo nie mieli wtedy przyrządów do wchodzenia po linie. Wtedy, jeżeli nie było drabin tych takich, to się wychodziło w ten sposób, że się pętle prusika umocowywało i przesuwało się prusikami i na prusika się wychodziło po linie do góry. I z powrotem jak szli, to oczywiście 700 metrów do góry już byli trochę wypompowani. Już tam dochodziło do jakichś sprzeczek między innymi. Już jeden był słabszy, drugi jakiś tam wolniejszy, więc doszło do tej jakiejś takiej, już do tego takiego rozluźnienia między tymi dwoma zespołami, doszło na tym odcinku nad Kotlinami. Wtedy najmocniejszy z nich był Adam Nikodem, który wychodził pierwszy. Potem za nim wyszedł Jacek Szuliński, potem Marek Zygmański, a z kolei najsłabszy był właśnie Witek Szybała. I tam największą taką wtedy do pokonania studnią to była 70-metrowa studnia. I w tej 70-metrowej studni Witek Szywała zaczął wychodzić ostatni i po wyjściu chyba 15-20 metrów na linię nie był już w stanie przesuwać prusikami w górę i zawisł na tej linie. Oczywiście tamci już byli nad studnią, wołali do niego, ale on mówił, że no, nie da rady, czy coś takiego, jakieś tam porozumiewali się. Wtedy Adam Nikodym jeszcze się zdobył na to, że zjechał na dół do niego i widzi, że ten wisi na linie już taki pół bezwładny i zaczął temu Witkowi przesuwać te węże prusika w górę, pomagać mu, żeby po tej linii, ale on już nie był w stanie sam przesuwać. Adam doszedł do wniosku, że nie pozostaje nic innego, jak szybko wyjść z jaskini, zawiadomić pogotowie, że doszło do wypadku i niech ratownicy przyjdą i ratują Witka. I tak też zrobił, co zresztą tutaj uważam, że Adam zrobił niezwykły wyczyn, bo nie dość, że zjechał jeszcze, że zeszedł do syfonu, nie dość, że zjechał do niego, to jeszcze potem sam wyprusikował kolejnymi studniami na powierzchnię, zbiegł do Małej Łąki i z Gronika zatelefonował do pogotowia, że wypadek zaistniał w 70-metrowej studni na głębokości 250 metrów. Oczywiście w pogotowie, jak się o tym dowiedzieli, to im w ogóle włosy powypadały, nie? Bo wtedy nie było ratowników, którzy sobie dobrze radzili w jaskiniach głębokich. Nie było, bo wtedy ratownicy owszem byli dobrzy na powierzchni, ale w pionowych jaskiniach nie byli i nie bali się ich, nie byli przeszkoleni i
Tam tylko był jeden ratownik, który mógł ewentualnie zadziałać w takiej jaskini. I oni wtedy korzystali z pomocy grotołazów. Ja wtedy byłem już kandydatem ratownikiem, więc od razu przyjechali po mnie. Wzięli Edka Ostapowskiego, który był grotołazem. Wzięli kolejnego grotołaza, który nie był ratownikiem, Christiana Parmę. I w tej pierwszej grupie nas wywieźli do Majowonki. Myśmy podeszli pod otwór jaskini nad kotlinami. I teraz była nas tam czwórka wtedy i postanowiliśmy działać tak, że wyślemy pierwszą dwójkę szybko w dół, żeby się zorientować, co tam z nim jest. I tą pierwszą dwójkę to był Ostapowski i Parma, a ja z Mietkiem Kołodziejczykiem, z Kaskiem Bercynem byliśmy u wylotu jaskini. Inni ratownicy w międzyczasie dochodzili do góry. No i okazało się, że jak na głębokości 130 metrów Ostapowski z Parmą był, to Parma jak zaczął kluczu Diflera obsuwać się po takim piargach, żeby potem wjechać do studni, to się mu lina ta zerwała i upadł na kamienie i złamał się nogę w kostce. Więc został wyeliminowany z akcji ratunkowej. Sam teraz jego trzeba by było jakby wyciągać, ale jego nie wyciągali, bo on się potem na jednej nodze dał radę wyjść do góry i sam razem z innym kolegą ratownikiem się wycofali z jaskini. Ale został sam Edek. Wtedy myśmy szybko do niego dołączyli, czyli dołączył do Edka Ostapowskiego, dołączył Mietek Kołodziejczyk i ja, i Kazek Brycyn. I myśmy już potem w czwórkę zjeżdżali studniami. Jak byliśmy w tak zwanej mokrej studni, to tam się już wodospad lał do tej studni, bo padał deszcz wtedy na powierzchni. Ale zjechaliśmy jeszcze w tej wodzie, podeszliśmy w górę, patrzymy się, a tam siedzi dwóch zakapturzonych grotołazów, to był Zygmański i Szuliński. I w ogóle w ciemnościach siedzieli. Pytamy się, a gdzie Witek? Oni pokazują, że w studni, pod nimi, że tam wisi. Ja mówię, no czemu się oni mieli polecenie, żeby zjechać do niego i razem z nim czekać na dnie studni? Oni tego nie zrobili. Tłumacząc się, że nie mieli liny, potem światło im wysiadło i w ciemnościach siedzieli. Nie wiem, ile tam w tym prawdy jest. W każdym razie, ja myślę, też byli wyczerpani. Teraz już ani Marek Zygmański nie żyje, ani Jacek Szuliński nie żyje. Już się nie dowiemy, jak było naprawdę. W każdym razie wtedy myśmy postanowili tą dwójkę, co była nad nimi, bo oni byli tacy już dość mocno wyczerpani. Daliśmy jakieś środki tam odżywcze i tak dalej, jakieś herbaty, to tamto. I potem oni z pomocą asekurowani przez ratowników wychodzili po drabinkach w górę i wyszła ta dwójka z jaskini asekurowana. Natomiast myśmy w czwórkę zostali i teraz problem. Tam wisi Witek, ale do tej studni 70-metrowej spada wodospad. On wisi strudze wody. No i teraz nikt z nas się nie zdecydował, żeby w tej strudze wody 70 metrów pojechać. Tym bardziej, że wtedy nie było technik wychodzenia, jak powiedziałem, szybkiego za pomocą małp czy tych przyrządów wspinaczkowych. Postanowiliśmy spróbować wyciągnąć tą linę z nim do góry. Zamontowaliśmy bloczek. Linę przez bloczek przełożyli, dowiązaliśmy do tamtej liny, na której on wisiał. W czwórkę żeśmy ciągnęli, pętle się pozrywały, a ta lina nie drgnęła. Czyli była całkiem sztywna. Nie wiedzieliśmy, dlaczego całkiem sztywna, czy przymocowana tam, czy coś. Potem dopiero po iluś tamtych się okazało, że tam jeszcze pod Witkiem, jeszcze na dole był worek ciężki dowiązany do tej liny. Jeszcze tam coś obłożone było, także w każdym razie dlatego myśmy nie byli w stanie wyciągnąć wtedy Witka do góry. I tutaj jest właśnie to, co Michał Jagiełło w tej swojej książce Wołanie w górach też pisze o tym, że miał taki niedostęp. Michał był nad wyższymi studniami jako ratownik tam asekurujący wyżej. Ale powiedział, że też to odczuwa, że nikt z nas nie był wtedy, nie zjechał do niego i nie stwierdził, czy żyje, czy nie żyje. Myśmy doszli do wniosku w czwórkę, że skoro Witek tam wisi 24 godziny od momentu, kiedy był przy nim Adam, czyli 24 godziny wisząc na linie bezwładny w wodzie, to nie ma szansy przeżyć. Myśmy założyli, że on nie żyje. Oczywiście to było założenie, też nie mieliśmy 100% pewności. To nas gnębiło potem, bo myśmy go wtedy zostawili tam. Wyszliśmy po tej akcji ratunkowej na powierzchni, bo potem jeszcze lało przez jakieś 2-3 dni i nikt tam przez następne 2 tygodnie w ogóle do jaskini nie szedł. I wtedy nam zarzucano między innymi, a co z was ratownicy,
nie dojechaliście do niego, nie stwierdziliście, czy żyje, czy nie żyje, a on może siedzi na dnie studni, czekał na was i z głodu zmarł i to jest wasza wina. Takie były zarzuty. Ja też się głupio z tym czułem oczywiście, bo odkrywca jaskini, no właśnie Józek Frączek, to mi mówił, co z ciebie za gotowac, co z ciebie za ratownik. No przeżywałem to ciężko, no ale potem się okazało, ja już potem w następnej akcji nie brałem udziału, bo potem jeszcze były dwie wyprawy, ale już potem były wyprawy, które już tam go wyciągnęły i potem jeszcze wytransportowały. Ale to były wyprawy, jedna po dwóch tygodniach, druga była po następnych jeszcze znowu tygodniach, kiedy już te wody trochę tam było mi w tej jaskini. Ja nie byłem, bo ja wtedy wyjechałem, ja nie byłem już wtedy pojechałem na wyprawę chyba do Austrii. I co się okazało, że jak potem była następna wyprawa, to zespół ratowników doszedł na tą studnię i w dół na linię został opuszczony przez ratowników Tadek Palki. On jeszcze żyje. On mieszka gdzieś w Rzeszowie czy gdzieś. Ja nawet z nim kiedyś przez telefon rozmawiałem. Zjechał do niego, dojechał do Witka i to, co mi opowiadał, że Witek wisiał na tej linie, w tym samym dokładnie miejscu, co gadam, zostały 20 metrów nad tym 70-metrowej studni. Wisiał przegięty do tyłu, namoknięty, ważył, jak go potem się okazało, przyczekał 90 kilo, przecież chłopak ważył 50 parę kilo. Taki był namoknięty tym wszystkim. I teraz jak tam Palki dojechał, to o mało się nie pomylił i nie odciął liny, na której on wisiał, bo trzeba było teraz odciąć linę, na której tamten wisi, dowiązać go do liny tej, którą będą ratownicy wyciągać, bo tamte liny się nie dało w dalszym ciągu wyciągnąć, na której on był. I zaczął na początku odcinać swoją linę, jeszcze by doszło do tragedii. Na szczęście się zorientował, odciął tą linę, co trzeba było. Oczywiście potem najpierw wyciągnęli ciało Witka nad studnię, i potem tatka Palkiego też nad studnię, ale się okazało, że go nie będą transportować przez nadkotliny do otworu, bo by taki namoknięty, zawinięty w brezenty nie przeszedł przez zaciski. I zostawili go tam. I potem była kolejna wyprawa i ta kolejna wyprawa znowu po jakichś tam dwóch, trzech tygodniach, to była wyprawa, gdzie Witka opuszczono do tej 70 znowu na linię, już jako ciało. Z tej 70 jeszcze potem do następnej studni z obejściem setki, czyli 100-metrowej studni, aż do połączenia z jaskini nad kotlinami. I wyciągali go dopiero ratownicy z 300 metrów jaskinią śnieżną, bo tam jest łatwiejszy transport po progach płytowych i potem wielką studnią do góry. I wyciągali stąd, była to ciężka, trudna praca. Wyciągnęli go i jeszcze się zaklinował w kominku tym lodowym do góry, gdzie go jeszcze zostawili jeden dzień tylko i potem na drugi dzień przyszli już do tego kominka, tam tego korytarzyka lodowego wyciągnęli. Czyli w sumie ta cała akcja, to razem to trwało chyba ze 2,5 miesiąca. Tyle czasu te wszystkie etapy te wyprawy trwały. No i skończyło się to jak widać tragedią. No i to jest, i to była jak wtedy najtrudniejsza akcja w głębokich jaskiniach, w ogóle jaskiniowa w Tatrach, w tamtym okresie, czyli w tym 70 roku. Dopiero potem trudniejszą była akcja w Syfonie V po Alkapę Trójkicza, który się utopił w jaskini Bystrej. Akcja ratunkowa zakończyła się 8 maja o godzinie 16. Trudną decyzję o pozostawieniu Witolda i nieschodzeniu do niego podjął ten czteroosobowy zespół, który dotarł najbliżej poszkodowanego. Jednak warto tutaj podkreślić, że wszyscy ratownicy biorący udział w tej akcji przyjęli ten fakt ze zrozumieniem, a było ich wtedy kilkunastu. Inne zdanie mieli jednak niektórzy grotołazi, którzy w następnych dniach formułowali oskarżenia pod adresem ratowników, a także wytykali błędy popełnione przez towarzyszy Witolda. Akcja ratunkowa w jaskini śnieżnej stanowiła bezprecedensowe wydarzenie w historii ratownictwa, gdyż była jedną z pierwszych tego typu akcji ratunkowych w Tatrach. Nie dziwi więc fakt, że tuż po jej zakończeniu zebrano uczestników, aby wspólnie omówić płynące z niej lekcje, ujawnić błędy i ich przyczyny oraz wyłonić skład przyszłej ekspedycji mającej za zadanie wydobyć ciało grotołaza. I spotkanie to miało miejsce 11 maja.
Jak wspomniał już wcześniej Apoloniusz Rajwa, aby wyciągnąć ciało Witolda na powierzchnię, potrzebne były aż dwie duże wyprawy ratowników, które zmagały się z wieloma trudnościami. Pierwsza odbyła się w dniach 27-30 czerwca, a druga, dłuższa, trwała od 14 do 19 lipca. Czynnikiem utrudniającym pracę ratowników w jaskiniach był również brak nowoczesnego sprzętu. Czy ten tragiczny wypadek i nieudana akcja ratunkowa doprowadziła do przełomowych zmian, jakie nastąpiły wówczas w ratownictwie górskim? Zapytałem o to Apoloniusza Rajwę. Tak, bo co prawda wcześniej ja zrobiłem taką, jeszcze z kimś tam, już nie pamiętam, zrobiliśmy chyba z Michałem Jagiełą, bo Michał Jagiełą był wtedy naczelnikiem 70 lat. Nie, to było jeszcze chyba przed Michałem. Zrobiliśmy taką akcję szkoleniową w jaskini śnieżnej do głębokości 300 metrów dla ratowników. 15 ratowników żeśmy opuszczali, tylko że na windzie żeśmy opuszczali studnią, a potem po progach zjeżdżali. To była taka szkoleniowa wyprawa dla ratowników, która trwała tam coś 24 godziny, ale ze studni byli wyciągali na gramingerze, na wyciągarce ze Stawi Alpejskiej. Więc to było tyle dla nich łatwe. Ale wielu z nich powiedziało, że więcej do takiej jaskini nie pójdzie, bo oni się tych jaskini jednak pionowych bali. Nie byli przeszkoleni. Jedynie jeszcze za dawnych lat to jedynym ratownikiem, który się nie bał jaskini, brał udział w eksploracji jaskiń, to był Krzysiek Berbeka, czyli ojciec Maćka Berbeki, z którym ja chodziłem po jaskiniach. I myśmy eksplorowali jaskinię wielkolitworową i w Śnieżnej też był Krzysiek Berbeka. To był jedyny raz wtedy ratownik. A potem dopiero, i dlatego nas potem wciągali. Ja dlaczego wstąpiłem do pogotowia? Bo mi Rysiek Drągowski, naczelnik, zaproponował, żebym został ratownikiem jako dobry grotowarz. Bo ja wróciłem wtedy z wyprawy do najgłębszej jaskini świata w Gouverneur we Francji, czyli byłem obchodzony po pionowych jaskiniach, że sobie tam daję dobrze rady i dlatego mi zaproponowali wstąpienie. Dlatego ja byłem traktowany w pogotowiu głównie od jakichś wypraw, załóżmy, jaskiniowych. Nie? Więc tak to wtedy wyglądało. Natomiast potem ten wypadek spowodował, że rzeczywiście zajęliśmy się szkoleniem ratowników. Na początku ja byłem przewodniczący Komisji Ratownictwa Jaskiniowego w GOPR-ze. Potem został Mietek Kołodziejczyk i Mietek Kołodziejczyk dopiero już przeszkolił pewną grupę ratowników. Potem kontynuował to Romek Kubin i już za Romka Kubina już była cała grupa ratowników świetnie przeszkolonych, która w każdej akcji ratunkowej sobie dawała radę. No a teraz jest Sebastian Szatkowski, który to robi, czyli jest dalsza kontynuacja. I w tej chwili mamy grupę ratowników, dużą grupę ratowników w Toprze, która sobie w takich wyprawach najtrudniejszych daje doskonale radę. I to są bardzo dobrzy, świetnie wyszkoleni, mogą być również, robią najgłębsze jaskini, jak robią sobie wyprawy treningowe do jaskiń Francji, czy gdzieś to przechodzą, jak typowi grotowarzy. W bardzo dobrych czasach, nawet rekordowe czasy ustanawiają. W tym miejscu warto przytoczyć słowa innego wybitnego ratownika Topr, Michała Jagiełło. Tak podsumował on te trudne majowe dni w jaskini nad Kotlinami. Na zakończenie tej trudnej sprawy osobiste wyznanie. O tyle nie na miejscu, że ilustruje ono mechanizm niektórych reakcji. Otóż ja z ulgą przyjąłem wiadomość, że grupa szturmowa wycofuje się z wyczerpanymi grotołazami, bo to oznaczało jedno. Nie muszę, pokonując narastający lęk, zjeżdżać w głąb jaskini. Nie muszę się już obawiać utopienia czy odcięcia przez wodę. Z każdym metrem wzwyż będę za to przybliżał się do świata zewnętrznego. Jestem przekonany, że stać mnie było na schodzenie w dół. Oczywiście do pewnego momentu, ale wolałem iść w górę. Wstydziłem się tego potem. Po latach, analizując swój ratowniczy życiorys, ta wyprawa pozostawiła we mnie osad i jedyne, co z tego doświadczenia wyniosłem, to tolerancja dla tych, którym zdarza się chwila słabości. Tolerancja oczywiście do pewnej granicy. Ta bardzo osobista myśl doświadczonego ratownika powinna zapaść nam w pamięć jako ważne i cenne ostrzeżenie. Zapoznając się z informacjami o różnych akcjach ratunkowych, które odbywają się nie tylko w górach czy jaskiniach, ale również na oceanach czy w miastach, zawsze trzeba pamiętać, jak wiele ryzykują ci ludzie i z jak ogromnym zagrożeniem muszą się mierzyć.
ocenianie ich działań i zachowań z perspektywy kanapy przez osoby, które nigdy nie doświadczyły ekstremalnego zagrożenia życia, nigdy nie będzie sprawiedliwe. Czy istniała szansa na uratowanie Witolda Szywały, aby rzucić na tę historię nowe światło i przedstawić ją z trochę innej perspektywy, warto zajrzeć do magazynu Taternik, gdzie w trzecim numerze z roku 1970 uznany grotołas i taternik Bernard Uchmański przedstawił własną opinię na temat akcji ratunkowej zorganizowanej w celu ocalenia Witolda Szywały, wykazując pomyłki, jakie jego zdaniem wydarzyły się jeszcze zanim wezwano na pomoc ratowników. Sądził on, iż główny błąd został popełniony przez Nikodema Adama w momencie, gdy ten dotarł do Witolda. Widząc, że jego kolega nie jest w stanie podejść do góry, należało, wykorzystując kilka pętli, odciążyć wiszącego, aby cały ciężar jego ciała nie spoczywał na linie przechodzącej przez klatkę piersiową, i był to wręcz kluczowy zabieg, ponieważ w razie gdyby Witold stracił przytomność, wisząc na linie, której pętla znajduje się wokół klatki piersiowej, mógłby umrzeć w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Następnie Nikodem powinien podejść do kolegów i razem wspólnymi siłami opuścić grotołaza niżej, tak aby ten miał punkt podparcia. Wówczas szansa na przeżycie byłaby znacznie większa, a kolejny pomysł, który mógłby pomóc przetrwać Witoldowi, zakładał, że Nikodem lub któryś z jego partnerów zjedzie na dno studni i wraz z potrzebującym będzie oczekiwać na nadejście pomocy. Uchmański podkreślił, że ten wariant mógłby być trudny do zrealizowania, jeśli stan wody w jaskini byłby bardzo wysoki. Co ciekawe, Bernard Uchmański wskazał również trzy przyczyny, dlaczego w ogóle doszło do wypadku 6 maja w jaskini nad Kotlinami. Oto one. Po pierwsze, błąd taktyczny. Wybór złego terminu na tak poważną wyprawę. Okres wiosenny to duża możliwość wystąpienia roztopów. Po drugie, złe rozeznanie przez uczestników wyprawy własnych umiejętności i możliwości kondycyjnych. Wypadek zdarzył się po 3 dobach ciężkiej akcji pod ziemią, prowadzonej bez biwaku i bez sprzętu biwakowego, bo zakładano przejście bez obciążenia. Zmęczenie i wyczerpanie jeszcze bardziej pogorszyło sytuację po wypadku. Gdyby tempo utrzymało się na tym samym poziomie, zanim zespół dotarłby do otworu, musiałaby upłynąć jeszcze jedna doba. 4. z rzędu. Po trzecie, pogoń młodych ludzi za wyczynem, która jest chorobą wieku, zarówno w środowisku jaskiniowym, jak i taternictwie powierzchniowym. Wypadek Szywały nie jest odosobniony, a przecież najlepsze umiejętności wspinania się po skale czy po linie nie wystarczą, gdy wyniknie sytuacja awaryjna i okaże się, że nie wiadomo, jak się zachować. Apoloniusza Rajwę zapytałem o oskarżenia, z jakimi między innymi on musiał mierzyć się po zakończeniu nieudanej akcji ratunkowej. Czy były one słuszne, czy być może wynikały one z emocjonalnego stosunku do kolegi, przyjaciela, jakim dla grotołazów był Witold Szywała? Ja myślę, że to nie chodzi o to, bo nawet ja nie miałem żadnych sygnałów od rodziny Witka. Chociaż potem nawet nawiązałem kontakt z rodziną, bo mi nawet zdjęcia przysłali, jeszcze 2 takie Witki, jak o nim pisałem. Zawsze pisałem o tym tak jakoś obiektywnie, o tym wypadku. Natomiast grotołazi, ratownicy nie mieli do nas pretensji, no bo jak mogli mieć pretensje, jak sami brali udział, a byli jeszcze gorsi od nas, nie? Więc wiedzieli, że oni by nic więcej nie zrobili. Natomiast grotołazi mogli mieć pretensje, że no, jednak my byśmy byli może lepsi, może byśmy zrobili, trudno jest powiedzieć. Ale wtedy była taka bariera. Ja mogę tylko powiedzieć, jak ja wtedy się zachowałem. No, pewnie, że mi jest, że teraz po latach mówią, że ja może mógłbym zaryzykować, no bo no, trudno, udałoby mi się dojechać do niego, stwierdzić, że nie żyje, no to byłoby okej i tak dalej. Ale ja wtedy miałem małe dzieci. 2 moich dzieci i tak sobie myślę, no jak zjadę, jak nie wyjdę, jak osierocę, na mnie ten czynnik zadziałał, że po prostu, że się nie zdecydowałem na taki ryzykowny wtedy zjazd. Prawdopodobnie by mi się udało, bo byłem dobry, ale,
Ale była taka chwila słabości, no nie, no jednak mam rodzinę, jednak tego może... A skoro już świadomość się tkwiło, że jak on 24 godziny wisi, to nie żyje. Więc po to, żeby stwierdzić, że nie żyje, to jest za duże ryzyko, żebym go podjął. Co się potem na szczęście okazało, że miałem rację. Ale przez te 2 tygodnie, kiedy nie wiedziałem, co z nim jest, to swoje przeżywałem, bo sobie pomyślałem, kurczę, szkoda, że nie pojechałem. No. Taka jest prawda. Od lat opowiadam wam o historiach, które miały miejsce w górach. Często dotyczą one niestety wypadków, jednak warto zauważyć, że każda dramatyczna historia jest mimo podobieństw inna. Ma własną dynamikę i charakter, różne przyczyny i każda stanowi cenne ostrzeżenie. Po tych trudnych przeżyciach Jacek Szuiński początkowo stwierdził, że nie będzie się już wspinał, jednak miłość do gór była silniejsza i wrócił do swojej pasji. Niestety zginął w bardzo młodym wieku podczas przejścia głównej grani Tatr w 1978 roku. To wszystko na dzisiaj. Będę wdzięczny za informacje, czy ta seria przypadła wam do gustu, czy ten odcinek był dla was interesujący, a jeśli tak, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, przesłanie tego odcinka do znajomych, którzy interesują się tą tematyką. A ja chciałbym bardzo podziękować panu Apoloniuszowi Rajwie, który jest naprawdę niesamowitym człowiekiem i śmiało mogę powiedzieć, że to jest nestor ratownictwa tatrzańskiego. Wydał on niedawno książkę pod tytułem Mój Everest, taką biografię. Zachęcam was do przeczytania tej pozycji, chociaż wiem, że jest ona dość trudno dostępna, bo chętnych na nią jest dość sporo, a ona została wydana takim niedużym nakładem, więc warto poszukać, może uda wam się znaleźć gdzieś jeszcze w księgarniach, czy może w bibliotece. I jeszcze na koniec mam do was prośbę, bo roboczy tytuł tej serii to Echo Jaskiń, misje ratunkowe pod ziemią albo podziemne misje ratunkowe, ale jestem otwarty również na wasze propozycje, więc jeśli macie jakieś pomysły, jak zatytułować tę serię, to może wybierzemy jakiś tytuł wspólnie na Facebooku Szczytomaniacy, może zrobimy później jakieś głosowanie, aby no wybrać po prostu najbardziej oryginalną, ciekawą propozycję, ale też oddającą ducha tej serii. Dziękuję bardzo, widzimy się na szlaku oraz w przyszłym odcinku. Do zobaczenia, cześć!